Siemano, z tej strony Hudelok. Za mną siedzi Michał, który zawsze nagrywa nasze filmy. To właśnie dzięki niemu widzicie mnie na nagraniach. Dzisiaj Q&A, mam tu parę pytań właśnie specjalnie od was. Potem mam koło fortuny przygotowane, czyli zobaczymy właśnie kto wygrał, komu udało się wygrać tam czapkę i tak torbę. Tak więc zacznijmy od pierwszego pytania. Na jakich boiskach można ciebie spotkać i w którym mieście? Na to pytanie już odpowiedziałem. Ale powiem jeszcze raz, że ja głównie gram na boiskach w Sosnowcu. Z Michałem chodzimy na różne boiska, tam jest ich dość pełno, dlatego staramy się zmieniać otoczenie, żeby było na odcinkach tak ciekawiej. Ogólnie też bardzo wam dziękuję za wszystkie takie motywacyjne komentarze. No, to mi naprawdę pomaga i bardzo się cieszę, że tutaj na przykład Naruto napisał super komentarz, Otylia, metalowe kule. No dzięki wam właśnie dlatego nagrywam. Kuba napisał: co cię motywuje do działania, nagrywania filmów? Czyli właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Głównie wy, głównie to, że kocham koszykówkę i to, że ja wychodzę z Michałem na boisko, to nie dość, że sobie możemy pograć, to jeszcze nagrać coś fajnego. Mogę powiedzieć to, co ja wiem, co mogę wam przekazać. No i przy tym się świetnie bawić. Chciałbym jeszcze nagrywać takie bardziej rozrywkowe filmy, ale wydaje mi się, że nie byłyby one tak często oglądane jak te poradniki, które aktualnie nagrywamy. Jaka waga stanowi, że stajesz się chuderlakiem? Jestem chuderlok, ważę 69 kg, więc to nie jest za dużo. Kiedyś ważyłem nieco więcej, kiedy trenowałem, trochę mi waga spadła, no ale to staje się aerodynamiczny w ten sposób. Mikołaj napisał: to nie pytanie, lecz nakaz, dawaj na kampa w tym roku. Bardzo bym chciał pojechać na Draft Camp w tym roku znowu. Bardzo żałowałem, że w tym roku nie pojechałem, bo to jest świetna, naprawdę świetna zabawa. Można się poczuć jak naprawdę gracz NBA. No i spotkać świetnych ludzi, tak jak na przykład Mikołaj, czy wielu innych chłopaków, z którymi naprawdę świetnie się bawiłem. Więc jakby ktoś jeszcze chciał w przyszłym roku pojechać na Draft Camp, ze mną się zobaczyć, jakkolwiek pogadać, to naprawdę bardzo chętnie zapraszam. No i wtedy też bym może nagrał jakiegoś vloga dla was. Na jakiej pozycji grałeś, czy aktualnie grasz? Grałem w wielu klubach, grałem w Zagłębiu Sosnowiec, gdzie za dużo nie grałem, ale głównie na rozegraniu. W Czeladzi też na rozegraniu. W Katowicach grałem głównie na dwójce, czyli biegałem do kontry i na tym opierała się moja gra. Teraz aktualnie studiuję, trener mnie wysyła na jedynkę, ale również też lubię grać na dwójce, więc dla mnie to są ulubione pozycje, można powiedzieć. Na obu sobie radzę. Jaki masz procent rzutów za 3 punkty? Może jakiś odcinek, jak rzucasz 100 trójek i zobaczymy, jaki się uzbiera procent celnych. No, trójki mnie za często super wychodzą. Bardziej wolę rzucać z pół dystansu, to mi bardziej siedzi. Ale trójki też bym mógł spróbować, w sumie fajny odcinek. Może coś się uda nakręcić, to bardziej bym nagrał jeszcze z kimś może, żeby sobie porównać wyniki. Jak zacząłeś grać w koszykówkę? Czy początki były trudne? Zacząłem grać przez to, że mój tata był trenerem i jak on trenował swoją drużynę, to ja przychodziłem też na treningi, głównie się bawiłem zabawkami, ale też patrzyłem, jak inni grają. No i przez to, że mnie zabierał, to mi się zaczęło tak wkręcać w głowę, że naprawdę to było super. Potem zacząłem też wychodzić z tatą na boisko, mój brat też również grał w koszykówkę, potem mój tata go trenował i dlatego to jakby zostało w naszej rodzinie, no i ja chcę to przekazać dalej, tak? Gratki, jak cię zainteresowała koszykówka i jak jej się uczyłeś, czy sam, czy na treningach? Tak jak mówiłem właśnie, przez to się zainteresowałem koszykówką, a jak się uczyłem, głównie wychodziłem bardzo często na boisko. Kiedy miałem na przykład jakiś mętlik w głowie, czy coś mnie denerwowało, to szedłem na boisko, przemyślałem sprawę, rzucałem, dużo rzucałem, w wakacje bardzo często wychodziłem. No i tak wyglądało moje trenowanie. Miałem stosunkowo mało treningów w niektórych klubach, dopiero w Katowicach miałem je codziennie, więc wtedy trenowałem głównie na hali niż na boisku. Mało wychodziłem, ale wcześniej jak najbardziej często. Sam grałem w kosze, ale kontuzja konała. Aha. Sam grałem w kosza, ale kontuzja kolana wyeliminowała mnie z dalszego rozwoju. Trzymam kciuki i pozdro. Ja też cię pozdrawiam. No niestety kontuzja to jest strasznie, strasznie wielki problem. Ja miałem parę razy skręconą kostkę, ale po paru tygodniach minęło i grałem znowu, więc możesz wychodzić i rzucać na przykład tylko, nie musisz używać kolana wcale. A mamy jeden taki fajny odcinek w zanadrzu dla osób, które właśnie
mają kontuzję i ciężko jest grać jakkolwiek w koszykówkę, ale można się i tak fajnie przy tym bawić. Gratulacje, czy chciałbyś grać w NBA? No, kiedyś bardzo chciałem, kiedyś to wiadomo, chyba było marzenie każdego koszykarza, no ale to nie jest to, czego się spodziewałem. Nie wydaje mi się, że nawet dałbym radę grać w ekstraklasie. To trzeba być naprawdę na innym poziomie niż wszyscy. Bardzo świetnie się bawię grając na uczelni, czy właśnie grałem w poprzednich klubach, więc to jest super. Mam parę osiągnięć na koncie i chyba tyle mi wystarczy. Jaki jest twój ulubiony koszykarz? No i tu wam powiem, że ulubiony i najlepszy to jest Paul George. Paul George to jest po prostu magik koszykówki. Kiedy grał w Indianie Pacers, tam mi się spodobał, tam naprawdę świetnie grał, to był lider Indiany. Jeszcze jak grał z George'em Hillem, to była niesamowita dwójka graczy. Powodzenia, teraz lecisz po 2000, a nawet po 10 tysięcy. No, też na to liczę, ale to w sumie zależy od was tylko. Bardzo bym tego chciał, to jest moje marzenie przede wszystkim. No bo to jest siebie wszystko, tak? Robię te filmy. No i chcę to robić dalej. Chcę to robić, póki mi się nie znudzi. Tata powiedział, że do 2022 mogę 10 tysięcy, także no jeszcze razy 10. Do końca 2022 ma być 10 tysięcy, więc jazda. Od kiedy gram w koszykówkę? Od 3 klasy podstawówki, więc to już parę lat będzie. Od 11 lat gram chyba w koszykówkę, tak mi się wydaje. Wcześniej tylko chodziłem na treningi pooglądać. No i tak sobie porzucać, ale nie dorzucałem do kosza. Czy miałeś jakiegoś idola, na którym się szczególnie wzorowałeś? Jeśli tak, to jaki? Wydaje mi się, że Paul George na pewno. A z polskiej ligi bardzo lubiłem kiedyś Łukasza Koszarka. Teraz już troszkę wydaje mi się, że podchodzi pod emeryturę. Bardzo lubiłem z bratem wychodzić na boisko. On mi pokazywał różne triki, które teraz ja wam pokazuję. Uczyłem się z nim rzucać, uczyłem się z moim tatą rzucać, więc to są poniekąd moje idole, nie? Czy Jimmy Taylor to najlepszy koszykarz w polskiej lidze? Jimmy Taylor to jest chyba najlepszy center w polskiej lidze, nie ma lepszego. Komentatorzy też się nim jarają, jak on lata, jak wsadza do kosza, no to jest zawodnik po prostu. Start Lublin. Grasz w jakimś klubie, na jakiej pozycji? Gram tylko na studiach, na ekonomicznym w Katowicach. No i gram właśnie tam na jedynce. Teraz jest dużo osób z pierwszego roku, więc wydaje mi się, że mnie przerzuci na dwójkę trener. Albo nawet na ławkę może. Dawaj może jakieś gierki z widzami. I bardzo chętnie bym to zrobił. Bardzo chciałem w wakacje teraz zrobić taką serię odcinków, gdzie jeżdżę właśnie po Polsce i nagrywam jakieś gierki. Nie wydaje mi się, żeby się to udało w tym roku. Jeszcze miałem dużo spraw do załatwienia. Także może w przyszłym. Może w przyszłym bardzo bym chciał tego. To też jest jedno z zadań na przyszły rok. Jakieś porady dla mniej mobilnych i zwrotnych graczy? Wiek ma swoje ograniczenia oraz jak poprawić rzut, technikę i skoczność? Jakieś porady i przydałyby się jakieś fajne myczki 3x3 na kanale oraz jakieś analizy meczy lub skrótów. Żeby grać na młodszych zawodników, to trzeba grać właśnie z głową. Nie trzeba wcale biegać dużo, tylko dać na przykład innemu zawodnikowi, który jest młodszy, na niego grać, on ci może oddać piłkę, ty możesz sobie rzucić z pół dystansu, nie musisz wcale mijać. No bo powiedzmy, że w NBA Nikola Jokic gra jakby miał 40 lat i gra z takim Jamalem Murrayem, który powiedzmy ma 17, czyli daje mu piłkę. I on sobie mija, Nikola Jokic mu tam poda jakieś fajne podanie, rzuca sobie pod koszem, więc to jest właśnie taka gra poniekąd, to jest bardzo, bardzo fajne. Często sobie rozdawać piłkę, nie grać na szybkość, no bo młodsi są wiadomo szybsi, więc oddawać sobie piłkę, często grać jakieś pick and role, czy pick and popy właśnie, żeby sobie dać piłkę na trójkę, rzucić z trójki. I tyle. Na pewno macie więcej siły, więc pod koszem myślę, że sobie poradzicie. Czy twój trener nazywał cię Huderlok? Nazwę Huderlok wymyślił mój brat kiedyś na wakacjach w Grecji. I wtedy bardzo mi się to spodobało, szczerze mówiąc, trochę się z tego śmiałem. Ale żaden trener na mnie nie mówił. Głównie to byłem siewca, siewniaczek. Takie, bardziej z nazwiskiem wydaje mi się niż same ksywki. Wydaje mi się, że to wszystkie pytania. Bardzo wam dziękuję. Żeby nie było cięć, to zrobię szybko właśnie tutaj machnięcie. O, wezmę kamerę. Tutaj, proszę bardzo.
Jest koło fortuny, nie wiem czy widać wszystkie nazwiska, wszystkie nazwy. O, jest dobrze, dobra. Także bez przycinania, kręcimy, zobaczymy kto wygra. I proszę Państwa, Adam Bet. Także gratuluję bardzo. To jest pierwsza osoba, która wygrała właśnie torbę. No i druga osoba, uwaga, siup. Lecimy. I Filip Zasada. Także to są dwie osoby. Adam wygrywa torbę, a Filip wygrywa czapeczkę. Także napiszcie do mnie na Instagramie. Może tak zrobię, o. Napiszcie do mnie na Instagramie albo maila, jak wolicie. I się jakoś skontaktujemy i wam wyślę nagrody. Także do zobaczenia. Dzięki wam za Q&A. No i widzimy się w następnym poradniku, bo mam już jeden przygotowany. Także siema.